Wazor, witam Was w kolejnym odcinku Assassin's Creed Odyssey i tutaj mamy dodatkowe zadanie: zabić najemnika, który akurat tak się składa, biegnie koło nas, słuchajcie. No cóż, zatem pozbawmy go brudów życia doczesnego. Brawo. No brawo, nie trafiłeś go ani razu, jedynie odrzuciłeś tam. A tak, 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 jedyneczka. Ten najemnik jakoś nie jest, jak widać, w najlepszej formie, powiedzmy. Nie stanowi większego, właściwie żadnego problemu dla mnie. Chyba pierwszy raz udało mu się wyprowadzić cios. To nie zabiera za wiele. Okay. I potwierdzamy. Zabójstwo. Zlecenie ze słupa informacyjnego zostało wykonane, natomiast tu widzę, że ktoś się poczuł przypadkowy widz, powiedzmy, poczuł się w obowiązku pomścić najemnika. Chyba nie wiedział, co robi. Dziękujemy panu. Ok. Zatem spójrzmy na mapę i poszukajmy kolejnego zlecenia, czy misji, czy czegokolwiek. Tutaj mamy coś takiego. Jest tu kawałek, w związku z czym może weźmy coś bliżej. O. A tamto, to się załatwi później. Nie ucieknie. Ładna pogoda, niestety mogłoby lać, to bym miał wymówkę, żeby nie iść na ten cały koncert. No dobrze, jest tu zadanie w pobliżu, porozmawiaj z filozofem. Umieram, gdy tylko otwierasz usta. Takie zadanie. She told me that every time I spoke, she felt as if she were dying. Dobrze czy źle? Przykro. Die and be done with hearing the speeches then. Yes, well, one with the true ability to kill with a word took her from me. A commander sent soldiers to tax the weaver who employed her. He couldn't pay. A fight broke out. And she was caught in the middle. Indeed. And now my words ring hollow in my own ears. But perhaps they can still bring death. Let me guess. You need me to kill the Spartan commander. By the gods, you read my mind. Take care of it. I knew you'd see a reason. I'll come back when I'm done. Okay. Zatem zasuwajmy. Ojejku. To będzie długa walka, bo to jest bardzo duży, duży, to zamek czy forteca, duża forteca, tak, dobrze chroniona. Mam już ją zaleconą jako lokację, więc nie chciałbym się robić tego ponownie, powiedzmy, aczkolwiek zawsze to jest więcej doświadczenia, więcej wszystkiego, tak? Ale jest duża strata czasu. Czas to pieniądz. O. Tego bym z kopa zdjął.
I by sobie poleciał. To był polimarcha, tak? Ja i polecę za nim. Bo jeżeli to był polimarcha, to ma pieczęć zapewne. Ale piękny lot odbył, co? Chyba to jednak nie był polimarcha. Zwykły kapitan. No dobrze, ale po cichutku. Ułatwione. Można i tak. Tyle, żeby nie trzeba było potem po to schodzić. Krąży nasz orzełek, krąży. To on się nalata, słuchajcie. Jakby żadna ptica się tyle nie nalata, co ta. Dobra, wygląda na to, że nasz cel jest tutaj teraz sam osamotniony. Zatem... powinno być stosunkowo łatwo się go pozbyć. Weź mi go oczywiście. Chowajmy w krzaki, żeby tutaj nic nie działo, nieprzewidzianego. I lecimy po kasiorkę do naszego zleceniodawcy. Lecimy dosłownie, co? Zastanawiam się, czy to było pierwsze pytanie w tej filmiku, czy drugie. Ktoś mi przypomni. Chyba nie ma na to czas. Szans, to nie jest live. No. You again. Have you killed him? Your man is dead. Nicely done, my friend. Please, take this as thanks. I have a good crew, but we're missing someone with your talents. I want you to help us. What do you say? Pan podsunami filetowe. Across the Aegean with you. No need to deliberate. I'm in. Sprawdźmy, czy się nadajesz. Tak, jest fioletowy, zatem niech wskakuje. Mam trójkę fioletowych, brakuje już nam tylko złotych, innych nie przyjmujemy. Na pokład, dobra, możemy tam dzwonić kogoś. Zadanie ukończone. Niedługo zdobędziemy kolejny poziom, gdybyśmy mogli. Zapraszam na następny odcinek.